No hej, hej, hej! Dzień dobry, tu Marta. Jesteście na kanale Kobieta z Książką. Jest sobota, 20:30 i to jest właśnie ten czas, kiedy wy robicie sobie przerwę w trakcie oglądania Mam Talent albo czekacie na przerwę reklamową i wtedy pędzicie na mój książkowy kanał, a wcześniej jeszcze do kuchni po kawę, herbatę, coś do picia, Coca-Cola z cytryną, coś do chrupania i zaraz widzimy się z powrotem. Jest i sztorm, o którym myślałam, że właśnie dzisiaj wam opowiem, ale niestety nie opowiem, bo mam lekki problem z książką. Nie dlatego, że mi się nie podoba, ale dlatego, że ostatnio mam mało czasu i jak widzicie, książkę po prostu męczę. Tak jak zawsze wieczorem mówię, jeszcze jeden rozdział, jeszcze jeden rozdział, jeszcze jeden rozdział. Jak tak kilka razy powiem, to przeczytam jeszcze później kilka rozdziałów, czyli z tych jeszcze jeden rozdział. Robi się tak 10-15 i tych stron jest naprawdę dużo. Było. Ale ostatnio mówię, jeszcze jeden rozdział, zamykam oczy i idę spać. No i wiecie jak to wygląda. W takim przypadku, jeśli tak właśnie czytamy, to potem już nic nie pamiętamy. Potem mam wrażenie, że w ogóle nie wiem gdzie jestem, nie wiem gdzie skończyłam, nie wiem na jakim etapie jest akcja, ale postanowiłam, że po prostu dociągnę już książkę do samego końca, a kiedyś, jak będę miała chwilę wolnego czasu, to po prostu jeszcze chyba sobie raz do niej wrócę, bo no to jest moja ulubiona tematyka, taka wiecie, po którą ja często i zawsze sięgam, a może teraz sobota i niedziela, może jakoś uda mi się tą moją dobę dzienną rozciągnąć z tej takiej, wiecie, fitnessowej gumy i może mi się uda to skończyć, także trzymajcie mocno za mnie kciuki, żeby mi się udało. A wy napiszcie mi teraz w komentarzach, co wy dzisiaj czytacie i jutro będziecie czytać, czyli jaka książka towarzyszy wam przez ten weekend, a ja pędzę jeszcze na chwilę do kuchni i zaraz do was wracam. Dobrze, sztorm odłożony, czeka szczęśliwie albo i nieszczęśliwie, ale jest pełen nadziei, że jeszcze dzisiaj go otworzę i może przeczytam trochę więcej stron. Ale chciałabym dzisiaj do was pogadać i chciałabym, żebyście mi napisali w komentarzach, co wy w ogóle o tym sądzicie i jakie są wasze sprawdzone pomysły i taktyki, bo chodzi mi o to, że w ostatnim czasie kupuję książki, zresztą ja cały czas kupuję książki, czytam je raz i odkładam na półkę. Oczywiście są też takie książki, do których mam bardzo duży sentyment i wiecie, kupuję, bo mi się okładka podoba i potem nie wyobrażam sobie, żeby ta książka nie mogła ze mną zostać, ale od dłuższego czasu, jeśli faktycznie ja kupuję książkę i ją gdzieś tam składam na moim stosiku książkowym, to wiecie, te stosy, gdybym je ułożyła, po prostu byłyby do sufitu i wychodziłyby do kolejnego pokoju. I tak się zastanawiam, co właśnie zrobić i pytam się was, moich widzów, co wy robicie? Czy tak, kupujecie, idziecie do Empiku, wydajecie 40 zł, albo do innej księgarni, do Świata Książki, wydajecie 40 zł, czytacie książkę i zostawiacie, komikujecie, nikomu nie oddajecie, macie tylko i wyłącznie dla siebie, albo może kupujecie w księgarniach internetowych, tania książka, book. Ja jeszcze powiem wam, że często sprawdzam ceny na Ceneo, porównuję sobie ceny i też pod każdym moim filmem, jeśli opowiadam wam o jakiejś książce, no to tam też znajdziecie porównywarkę. Możecie sobie wtedy wybrać książkę jak najtaniej. No i dobra, bo zeszłam z tematu. Czy kupujecie, czytacie, pożyczacie komuś albo kupujecie, czytacie, odkładacie, po jakimś czasie znowu czytacie i na przykład nie wiem, sprzedajecie gdzieś, wystawiacie na jakieś aukcje, albo macie jakąś sprawdzoną grupę, nie wiem, na Facebooku, czy to w sieci, gdzie wymieniacie się książkami. Także koniecznie dajcie mi znać, bo tak sobie pomyślałam, że dobrze by było, żeby moje książki, wiecie co, no po prostu dostały drugie życie, dostały drugi dom, przeszły gdzieś dalej, a może się okazać, że te moje wszystkie książki z południa Polski polecą gdzieś na północ, albo w ogóle wyjdą spoza Polski i polecą gdzieś za granicę naszego kraju. Fajnie by było. Tak, naprawdę. I to jest chyba zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż chomikowanie tych wszystkich stosów książek. Oczywiście marzy mi się ogromna, gigantyczna biblioteczka, gdzie jedna ściana to będą same książki od podłogi aż po sufit. Tak, marzy mi się. Ale z drugiej strony, jeśli dostałyby nowe życie, to też bym była z tego powodu bardzo zadowolona. Także taki temat na dzisiaj. Co robicie z książkami?
Czy je chowacie, magazynujecie, chomikujecie, uwielbiacie na nie patrzeć, czy wprost przeciwnie, czytacie i puszczacie w świat, a może w ogóle nie kupujecie książek, tylko na przykład pożyczacie z biblioteki i później do biblioteki oddajecie. Tak. Także dzisiaj nie o książce, nie o konkretnym żadnym tytule, aczkolwiek chcę, żebyście mi napisali, co czytacie przez weekend. No i tak, i czekam na Wasze komentarze, może tutaj, może akurat tutaj, na tym moim kanale, pod filmem dojdzie do powstania jakiejś takiej grupy wymiankowej i będziemy się wzajemnie wymieniać książkami, pożyczać sobie, kto wie, co by na to. Dzięki Wam bardzo za oglądanie, ja czekam teraz na Wasze wieści, na Wasze komentarze, żebyśmy sobie pogadali pod filmem. Wracajcie do Mam Talent, tak. Może jeszcze trwa. Ciekawe, kto dzisiaj wygra. Trzymajcie się ciepło. Życzę Wam weekendu mocno, mocno czytelniczego. I do zobaczenia w kolejną sobotę o 20:30. Pamiętajcie, że jestem też na Facebooku i Instagramie. Tam też wrzucam fotki i posty, także też tam mnie obserwujcie. Pa! Do następnego!